Uwaga, uwaga! Zmiana cen za premki na czeskomie. Przeczytajmy sobie artykuł. Zmiana cen dla nowych członków społeczności premium od 1 września bieżącego roku. Po raz pierwszy od 2009 roku zmieniamy cenę członkostw premium na czeskom. Dla niektórych krajów ceny wzrosną, a dla wielu innych zostaną obniżone. Zmieni się także zawartość naszych pakietów. W skład złotego i platynowego członkostwa będzie wchodził nieograniczony dostęp do zadań oraz do lekcji. Z tego, co pamiętam ze statystyk, to to poza graniem na czeskomie, to to są dwie inne najpopularniejsze aktywności na stronie. Nielimitowany przegląd partii będzie dostępny w Członkostwie platynowym i diamentowym. Aktualne i przysz przyszłe ceny członkostw premium są dostępne na stronie czeskom membership. To sobie oczywiście zobaczymy. Zanim wyjaśnimy powody opisanych wyżej zmian, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Zmiana cen po 1 września będzie dotyczyła tylko nowych użytkowników premium. Więc jeżeli masz teraz premkę i jesteś zadowolony ze swoich warunków, to możesz zakupić po starych regułach na rok. I chyba później, jeżeli ja dobrze rozumiem, na każdy kolejny rok. Ale może źle rozumiem. Wszyscy użytkownicy, którzy wykupią członkostwo przed 1 września, zachowają obecne niższe ceny, choć mogą mieć zastosowanie do dodatkowe podatki VAT. No tak. Zmiany cen nie będą miały wpływu na obecnych użytkowników premium, chociaż z powodu zwiększenia podatku VAT lub innych podatków nastąpił wzrost niektórych cen. Z tego co ja się dopytywałem, to w Polsce diament na rok cena ma wzrosnąć o 8 zł czy tam 9 zł, a cena miesięczna ma w ogóle spaść o kilka złotych, więc jak ktoś kupuje co miesiąc, to lepiej poczekać. Jeżeli rozważasz zakup członkostwa premium, to teraz jest najlepszy moment, żeby skorzystać z aktualnych niższych cen. Jeżeli posiadasz już złote lub platynowe członkostwo albo, albo rozliczasz się miesięcznie, to teraz jest najlepszy moment, żeby przejść na roczne diamentowe członkostwo i skorzystać z aktualnej niższej ceny. Właściwie ja nie wiem sk skąd tak dokładnie te zmiany, tak domyślam się, że naj najbardziej ze względu na inflację i te podatkowe zmiany ale wydaje mi się, że też po prostu sobie wymyślili, że chcą pchnąć użytkowników właśnie w kierunku tego rocznego diamentowego członkostwa z jakiegoś powodu aktualne i przyszłe ceny można sprawdzić, dobra gdy 20 lat temu zakładaliśmy serwis z czeskom, w ogóle ostatnio mieliśmy ten kwartalne spotkanie z czeskomu i kurde są ludzie co od 20 lat w czeskomie pracują, nie? to, to jest powolona akcja dla mnie no bo ja mam 24 lata nie więc to jest taka kupa czasu pracować w jednym miejscu chociaż ja w sumie już 5 lat pracuję to jest... no jakoś to leci mieliśmy proste cele i ambicje chcieliśmy zbudować bezpieczną i przyjazną przestrzeń, gdzie będzie można pograć w szachy miejsce, w którym można znaleźć przyjaciół dzielić się swoimi pomysłami, uczyć się od siebie nawzajem i cieszyć się najpiękniejszą grą na świecie przez te wszystkie lata zebraliśmy zespół niesamowitych ludzi, którzy uwielbiają Tworzyć coraz to nowsze rozwiązania, które sprawiają, że doświadczenie gry w szachy staje się coraz lepsze. Oto przykłady. Przegląd partii. Doskonała pomoc dla graczy, dzięki której możemy dokonywać analizy własnych ruchów i partii. No to oczywiście nie oddaje trenera, ale mi osobiście się wydaje, że jest to najtańszy substytut trenera, dostępny w szachowym świecie. Puzzle Rush i Puzzle Battle, ćwiczenia taktyczne w formie zabawy z elementem rywalizacji. Ja osobiście muszę Wam powiedzieć, że ja staram się unikać tych puzzle raszy, bo mnie to cholernie wciąga. W sensie, jak odpalę sobie puzzle Raszka, no to wiecie, jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, a może będzie rekord, a może jak wbijam rekord, a może jeszcze poprawię ten rekord. No to jest kurczę za bardzo wciągające. Yy, podpowiedzi trenera. Proste i czytelne wyjaśnienia wirtualnego trenera, który podpowiada, dlaczego dany ruch w partii był dobry lub zły. No to oczywiście tak jak mówiłem, no yy, póki co Póki co e, żaden algorytm czy tam maszyna trenera nie, e, nie zastąpi, ale re, lepszy rydz jak nic. E, klasa. Miejsce dla trenerów, uczniów i znajomych, w którym można wspólnie analizować pozycje lub partie w prosty i najbardziej efektywny sposób. Prawdę mówiąc to, e, ja właśnie, jak zaczynałem swoją przygodę z trenerką szachową, e, to był rok... Kurde, nie wiem, 7 lat temu, coś takiego. E, tak, bo byłem w liceum, no to 6-7 lat temu. To właśnie dlatego sobie platynę na czeskomie wykupiłem, żeby właśnie te lekcje prowadzić, bo mi się ten interfejs podobał, był wygodny, ale później wbiłem FM-a już za darmoszkę. Szczegółow... Szczegółowe statystyki. Graficzna prezentacja i analiza zbioru partii danego użytkownika, zawierająca obiektywne, przydatne i ciekawe informacje zwrotne dotyczące stylu gry danego gracza. A to te statystyki. Tak, Insights. To to sobie już sprawdzaliśmy. Wydarzenia, miejsca, w których można na żywo śledzić najważniejsze turnieje szachowe i wiele, wiele innych fantastycznych funkcji. Cały czas inwestujemy w usprawnianie naszych dostępnych funkcji, a szczególnie tych narzędzi, które pomagają graczom, graczom lepiej zrozumieć grę w szachy. Mamy większe, szybsze i bardziej stabilne serwery. To prawda, kurczę, w 2.20 początek, jak się pandemia zaczęła, to to był dramat. Te, teraz już nie pamiętam kiedy ostatnio. Yy, mi serwer wywaliło na czeskomię. Yy, a także korzystamy z najnowszej i najnowocześniejszej technologii pomagającej wy wykrywać oszustów. Coraz większa część pieniędzy wraca do społeczności szachowej dzięki temu, że tworzymy narzędzia wspierające twórców, relacjonujemy coraz większe szachowe wydarzenia na świecie, a także publikujemy coraz lepsze i bardziej wartościowe treści dla naszych użytkowników. A przed nami jeszcze wiele więcej ekscytujących i innowacyjnych funkcji. Żeby zapewnić naszej firmie zrównoważony rozwój, wiele lat temu podjęliśmy decyzję, aby wprowadzić możliwość dobrowolnej subskrypcji dla tych użytkowników, którzy. Chcie Chcieliby mieć dostęp do stale rozwijających się funkcji, korzystać ze strony internetowej bez konieczności oglądania reklam, oraz ogólnie chcieliby wspierać rozwój szachów. Od 2009 roku, kiedy to wprowadziliśmy członkostwa premium, słuchajcie, yy, to ja miałem wtedy 13 lat, lol. Yy, doświadczyliśmy, nie, 12. Yy, no tak, bo ja się w 1997 yy, urodziłem. Doświadczyliśmy wzrostu inflacji, która wpływa z kolei na wysokość naszych wydatków, m.in. na hosting, usługi biznesowe i nagrody. Wiele krajów objęło również zakupy na czeską podatkiem VAT. No, wad boli, jak się robi co miesiąc przelew. Z drugiej strony nie wszystkie kraje są w takiej samej sytuacji ekonomicznej. W związku z tym po raz pierwszy w historii naszej firmy zdecydowaliśmy się zmienić strukturę oraz ceny naszych planów członkowskich, żeby móc rozwijać się w bardziej zrównoważony i równowierny sposób. Ja tego nie sprawdzałem, bo jako utytułowany zawodnik i pracownik mam za darmochę, ale czy przypadkiem nie można by VPN odpalić i kupić taniej jako inny kraj? Pewnie nie, ale. Taki pomysł. To ostatnia szansa, żeby kupić roczne diamentowe członkostwo w obecnej cenie z gwarancją jej utrzymania i uzyskać nieograniczony dostęp do wszystkiego, co ma do zaoferowania Czesko. W zamian otrzymujecie dostęp nie tylko do, do wszystkich funkcji, które obecnie posiadamy, ale także do wszystkich nowości, które będziemy wprowadzać w przyszłości, a które zmienią sposób, w jaki uczymy się szachów oraz w jaki gramy i cieszymy się naszą ulubioną grą. Bardzo dziękujemy Wam za Wsparcie, jakiego udzieliliście nam w ciągu ostatnich 20 lat. Nasza misja budowania najlepszej internetowej społeczności szachowej nigdy nie była silniejsza i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym prawie 90 milionom, milionom członków najlepsze możliwe wrażenia związane z grą w szachy. Wiecie co widzowie, z polskiego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma diamencik, to właściwie jemu się za bardzo nie zmieni, natomiast dużo się zmienia, jeżeli chodzi o złoto i platynę, więc jeżeli masz złoto albo platynę, to koniecznie sobie zobacz, czy bardziej Ci się opyla zachować aktualne, aktualne zasady, które posiadasz, czyli wykupić sobie na rok, czy też bardziej Ci się opłaca przejść na diament na diament, bądź na te nowe zasady platyny i złota. Szczerze to ja nie wiem, no bo ja mam całą stronę wiecie, dostępną, więc nawet się nie orientuję, jakie tam są różnice, ale po prostu, żebyście mieli na radarze, że 1 września następuje ta zmiana, więc dobrze jest sobie obczaić co i jak teraz. I teraz, jeżeli sobie wejdziemy, czyli czekajcie, to są te to są te stare ceny, tak? A, bo o to mnie bardzo często pytają. Po pierwsze, pamiętajcie, że jeżeli na czeskomie coś niechcący zakupicie, albo coś wam się skliknie, chcieliście kupić coś innego, a wyszło drożej niż myśleliście, albo ten, to wystarczy napisać na supportmałpa.czes.com i oni tam zwracają różnice albo zwracają cały zakup. Na przykład jeżeli ktoś sobie wziął testowe konto premium na tydzień i no chciał, chciał przycwaniakować, wziąć sobie na tydzień, zrezygnować, ale zapomniał i pobrało mu pieniądze, to też można napisać do supportu i, i oni zwrócą. Także bardzo jest pod tym względem przyjazna tutaj polityka. I właśnie jeżeli chcecie rozliczać się miesięcznie, to trzeba sobie tutaj kliknąć miesięcznie, i teraz macie odpowiednie ceny, a jak klikniecie sobie rocznie, to tutaj są podane ceny za miesiąc, ale pobierze Wam od razu za cały rok. Ten z konta, więc to, to miejcie na uwadze, bo bardzo często dostaję właśnie takie wiadomości, że chciałem sobie kupić konto premium na miesiąc, patrzyłem, że 20 zł, a pobrało mi 200 zł. O co chodzi? No to właśnie dlatego, że kupiłeś rocznie, a nie miesięcznie, więc to miejcie na uwadze. Wszystkie podane ceny zawierają podatki. O, to, to jest spoko, bo mnie bardzo wkurza w, w różnych sklepach. Ja to też zastosowałem w moim sklepie z kursami, że jest podana już finalna cena, bo to jest bardzo irytujące, jak e, na coś się decydujesz, w, w, wbijasz do koszyka, przechodzisz do płatności, a nagle się okazuje, że A plus 23% VAT, i jednak cena wyższa o 1 czwarto. E, no, oczywiście wiadomo, że ten VAT leci później do urzędu skarbowego, no ale jednak. Ja jako konsument płacę więcej. Dobra, więc to właściwie najważniejsze kwestie. Tutaj możecie sobie przeczytać co i jak, jaka oferta jest dostępna, zastanowić się, co wam najbardziej pasuje. Link też do tego artykułu o zmianie cen będziecie mieli w opisie, więc to warto sobie obczaić co i jak. I jeszcze jedna kwestia, bo też bardzo często na pryw dostaję zapytania, czy opłaca się kupić premkę na czeskomie. Więc widzę tylko dwie sytuacje, kiedy się opłaca. Jeżeli wykorzystujesz te wszystkie funkcje, czyli regularnie grasz na czeskomie, robisz zadania, przerabiasz sobie lekcje, tam uczysz się, analizujesz swoje partie i tak to, dalej, to się opłaca. Wydaje mi się, że się opłaca, no tam ile 40 czy tam 50 złotych miesięcznie za diament to, to nie jest jakiś wielki wydatek, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy tam jakaś platyna, czy złoto, no to już w ogóle nie wiem, równowartość dwóch czy trzech piw. To wiadomo. Bądź druga sytuacja, jeżeli ci się podoba, co Czeską Polska na przykład tworzy, czyli te wszystkie komentowanie turniejów, jakieś różne nagrania, nie nagrania, artykuły i tak dalej, różne eventy dla widzów. Jeżeli to ci się podoba i chciałbyś widzieć tego więcej, no to też wtedy fajnie jak taką premką czeską wesprzesz, bo no bez tych. Kurczę, chyba to jest tajne info, nie mogę mówić ilu jest tych użytkowników premium, ale więcej niż by się wydawało, więc bez tych wszystkich użytkowników premium, no to no, no ja bym nie był w stanie robić tego, co robię, e, także mi to pasuje i tym, którzy kupują, myślę, że też pasuje, także e, spoko. E, I teraz, żeby nie było tak tylko o tym premium, to dzisiaj został wrzucony na główny kanał Czeskomu taki filmik, w którym prezentują, kto... Najwięcej w całej historii od 1851 roku, kto najwięcej zarobił na szachach. Jeszcze tego nie oglądałem, a bardzo jestem ciekaw, więc dajcie znać teraz w komentarzach, jak Wam się wydaje, kto zarobił najwięcej. Ja. Jeżeli miałbym obstawiać, no to na pewno jakiś mistrz świata, i wydaje mi się, że do tej pory, taką najbardziej um, zarobioną postacią i najbardziej medialną, to jest na pewno Kasparow. Więc ja bym obstawiał, że Kasparow zarobił najwięcej, chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie zarobił najwięcej jakiś mistrz świata, typu Lasker, po uwzględnieniu oczywiście inflacji. A tutaj podobno ta inflacja jest, jest uwzględniona, no bo Lasker był mistrzem świata tam 27 lat chyba, więc mógł się dobrze dorobić. No dobra, także odpalamy dwie minuty i dowiemy się. Kto e, zarobił e, najwięcej e, Trochę może ściszę Okej, okay, no to Andersen Związany z Wrocławiem Co roku jest memoriał Andersena rozgrywany Wilhelm Sztejnic e, No tak, czyli mamy Okej, okay, no to zaraz na pewno Sztejnic Ale czekajcie, co on przez tyle lat nic nie zarobił? A, bo on tam miał jakąś przerwę Dobra, no to Mistrz Świata wjechał Kurde, jaka głośna muzyka Cukertort z Lublina Mój y, Lub, y, lubelski rodak. Y, Okej, okay. i właśnie teraz wjechał Lasker, i tak mi się zdaje, że to ten. Lasker powinien tutaj zagościć na pierwszym miejscu i na tym pierwszym miejscu się ostro utrzymać. Dawid Janowski, podobno jedyny Polak, który rozegrał mecz o Mistrzostwo Świata, ale wielu historyków twierdzi, że to tak naprawdę był meczek towarzyski, a nie mecz o Mistrzostwo Świata, ale to już inna kwestia. Nie, poważnie? I tak wyskoczył, a Lasker został? Nie, to, to, to mi się wydaje bardzo, bardzo dziwne. Żeby aż tak mała różnica, bo był oczywiście okres, gdzie Lasker kapablance odmawiał meczu o Mistrzostwo Świata, a kapablanka już był, już był lepszy i Alechin tutaj wkroczył, ale czekajcie, bo teraz to jest, co? 60 już? Nie. To jest 60... Aha, bo inflację uwzględniając, dobra, 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 uwzględniając inflację to się rzeczywiście wszystko zgadza, bo tutaj coś, coś wywaliło mi już jakieś lata 60., i Fisher tak wjechał. Okej, okay. ale nie, no to przebił co? Pięciokrotnie laskera, czy więcej, nawet siedmiokrotnie. Okej, okay, czyli widzicie, że kontrowersje się sprzedają bardzo dobrze. Ja mam wrażenie, że szachom brakuje jakiegoś takiego w 2022 roku jakiegoś takiego, wiecie, Conora McGregora, co poza tym, że dobrze się umie naparzać w szachy, to żeby jeszcze, wiecie, jakieś tam kontrowersje, jakieś dymy były. I zobaczcie, Fischer rzeczywiście zadbał o to, żeby w tych szachach dobry hajs się pojawił. Okej. Okay. No to lecimy w takim razie dalej, a tutaj chyba jest kwota podana na nasze aktualne. I tak, Karpo wjechał, no to wiadomo. E, Okej, okay, Kasparow. Eh, dobra, to ja z tym laskerem całkowicie nie trafiłem. Ja byłem pewien, że uwzględniając inflację, to ten lasker naprawdę był przy Kasie, a się okazuje, że nie bardzo. No dobra, i Kasparow rzeczywiście był bardzo ostro finansowany i co, Kasparow zostanie, ale on już nie jest mistrzem świata, 2007 rok. Okej, okay, Anand został mistrzem świata i Anand go wyprzedził. To powiem wam szczerze, że tego bym nigdy nie obstawiał, że Anand będzie na pierwszym miejscu. I co, Carlsen go wyprzedzi? Nie wyprzedził go Carlsen. Hmm... Aha, bo tutaj liczymy tylko nagrody z turniejów, bo jeżeli byśmy liczyli tak ogólnie majątek, to chyba Carlsen by wyprzedził, bo samo to Play Magnus to tam e, jest warte co 80 milionów e, dolarów, a, a Carlsen ma tam chyba 12% udziałów, czy coś takiego. E, to już by Ananda wyprzedził. Okej, okay, no to powiem wam, że się nie spodziewałem, e, że Anand będzie na pierwszym miejscu. Właśnie myślałem, że albo Kasparow. Albo jakiś ten ze starych mistrzów, a w ogóle pamiętam, jak, 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 jak jakaś parowa, dziennikarzyna, napisał artykuł, że Nakamura ma majątek wart 50 milionów dolarów. A, a, a z nagród 2 miliony zgarnął, no, no na pewno z tych sponsoringów, streamów i tak dalej, to tam źle nie zarabia. Ale no, do 50 milionów dolarów to z całą pewnością bardzo, bardzo daleko. Okej, okay, no to fajna ciekawostka. Podobają mi się te takie wykresiki. Chociaż w sumie zaspoilerowali w miniaturce. No tak, Anand. Pierwsze miejsce, Carsten drugie miejsce, Kasparow trzecie miejsce, dobra. Nie pomyślałem, że taki spoiler rzucą w miniaturce. No dobra, to ciekawa kwestia. Dobra widzowie, więc pamiętajcie obczaić jak tam sytuacja z tym kątem premium, ale nie do końca rozumiem co to jest ta liczba 88 milionów dolarów tak szczerze. O co tutaj chodzi? Że co to jest suma wszystkich nagród ze wszystkich turniejów w całej historii szachów? Nie, no wydaje mi się, że to trochę mało by było. Eee, dobra, wiecie co? Nie mam żadnego pojęcia, co, co to jest za liczba. Eee, o, o, o co tutaj chodzi. No ale dobra. Eee, mo, może to jest z uwzględnieniem inflacji suma tych wszystkich? zawodników? Nie, to wydaje mi się podejrzane. Dobra, przyznam szczerze, że nie wiem. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. Dobra, więc dzisiaj takie przegadane nagranie, ale tu chodzi o wasze portfele, także zobaczcie dokładnie co i jak, żeby później nie było narzekań i pamiętajcie, że jak coś tam wam nie pyknie z zakupem, poszło coś nie tego, to piszcie na support.maupaczes.com ma maila i tam dostaniecie odpowiedź. Jeżeli ktoś z was nie uzyskał jakiejś odpowiedzi, to Możecie też napisać do mnie i ja tam się upomnę bezpośrednio. Można pisać też po polsku. Choć jak napisać po angielsku, to raczej szybko, szybciej uzyskacie odpowiedź. Dobra, także dzięki za uwagę i pa pa, widzowie.